Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na debacie zorganizowanej przez Rzeczpospolitą, której tematem, której tytułem są sankcje gospodarcze nałożone przez Zachód na Rosję, oczekiwania a rzeczywistość. To jest nasz temat, a oczywiście na wstępie przedstawię wszystkich uczestników naszej dzisiejszej dyskusji. Jest z nami pani Iwona Wiśniewska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, główny specjalista w zespole rosyjskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest też z nami pan Paweł Śliwowski, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam. Dzień dobry. Jest także z nami pan profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Dzień dobry. A także pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Proszę Państwa, no pomówimy o sankcjach gospodarczych. Myślę, że to dość ciekawy temat. Czy kontrowersyjny, to chyba bym nie powiedział. Ale właśnie na początku chciałbym zapytać Państwa, może w szczególności rozpocznę od pana dyrektora Śliwowskiego. Czy sankcje nałożone na Rosję były właściwym krokiem? To znaczy, czy Zachód w jakikolwiek sposób mógł postąpić inaczej? Nie, Zachód nie mógł postąpić inaczej. Te sankcje były właściwym krokiem z kilku powodów. Powód pierwszy jest taki, że sankcje finansowe nałożone na system finansowy rosyjski miały przede wszystkim osłabić możliwość bieżącego finansowania działań wojennych. Po drugie, te sankcje handlowe miały osłabić gospodarkę rosyjską, czyli osłabić możliwości finansowania tej brutalnej wojny w dłuższej perspektywie. A w takim wymiarze politycznym można powiedzieć, że te sankcje pokazały, że wbrew różnym refleksjom, wbrew takim dyskusjom, które się toczyły we wspólnocie europejskiej, czy szerzej we wspólnocie transatlantyckiej, istnieje coś takiego jak wspólnota państw europejskich, wspólnota transatlantycka, czyli wspólnota Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które były w stanie dogadać się mimo różnych przejściowych czasami problemów i odpowiedzieć w skoordynowany i spójny sposób na tą brutalną agresję rosyjską. Więc te sankcje były uzasadnione z punktu widzenia osłabienia machiny wojennej, z drugiej strony pokazały jedność i zdolność Zachodu do przeciwdziałania takim jawnym naruszeniom ładu międzynarodowego i prawa międzynarodowego. Bardzo dziękuję. A zdaniem ekspertki OSW, jak to należy odbierać? No, państwa zachodnie nie mają za wiele instrumentów innych, tak, poza gospodarczymi i politycznymi, które zastosowały w tej sytuacji, nie były gotowe pójść na wojnę. Jedynie co w kwestii militarnej, i mam wrażenie, że to jest kluczowe, to jest wsparcie militarne dla Ukrainy, które ma nadzieję pozwoli Ukrainie fizycznie wygrać tą wojnę na polu bitwy. Natomiast sankcje z perspektywy Unii były po prostu tym elementem, który pozwalały osłabić gospodarkę rosyjską i przede wszystkim sektor zbrojeniowy, no i to się dzieje. No to może przejdźmy w takim razie do efektów tych sankcji. Pytanie do pana profesora. Panie profesorze, czy efekt tych sankcji na rosyjską gospodarkę jest taki, jaki Zachód się spodziewał, czy, krótko mówiąc, czy sankcje spełniły zamierzony efekt? Też troszeczkę poprosimy o stanie rosyjskiej gospodarki. Jak to wygląda? I tak, i nie. Nie ma jednej odpowiedzi na pańskie pytanie. Dlatego, że oczekiwania były różne. Ja przypomnę, że w Polsce dość masowo było takie oczekiwanie, że Rosja będzie rzucona na kolana i tak dalej. Ale to nie tylko w Polsce, bo pamiętam prezydenta Bidena w Warszawie, który mówił, że Rosja już została zrujnowana, bo kurs rubla się osłabił tam do 130 rubli za dolara z 60 czy 70. I to jest troszeczkę również w przypadku amerykańskiego prezydenta błędne, co jak się okazało, potem sprawy potwierdziły się, błędne odczytanie tego, co się dzieje, co się działo. Czyli ja od początku tłumaczyłem jedną rzecz, że sankcje to nie jest narzędzie, które ma powalić i które mogłoby powalić na kolana gospodarkę, no w końcu państwa dysponującego ogromnymi zasobami, $500 milionów rezerw walutowych itd., itd. Sankcje to jest taka polityka, którą zawsze nazywałem polityką wbijania igły w sploty nerwowe. Czyli to nie jest
uderzenie pałką po głowie, do tego się nie da zresztą w stosunku do Rosji zrobić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sankcje właściwie tylko uczestniczy w nich świat zachodni. To też nie cały chętnie uczestniczy, jak już mówili poprzednicy moi. Natomiast sankcje mają wywołać ból, który u racjonalnego agresora ma spowodować, że po pewnym czasie zaczyna się zastanawiać, czy warto mu cierpieć ten ból po to, żeby mieć te swoje, żeby korzyści osiągnąć, czy skórka jest warta wyprawki. Oczywiście problem z sankcjami jest taki, że to jest w zasadzie działanie na racjonalnego, z racjonalnym przeciwnikiem. I tutaj Rosja okazuje się być przeciwnikiem jednak nie do końca racjonalnym. Podobnie jak Iran na przykład. No, rządzący Iranem byli gotowi doprowadzić go do ruiny, a nie ustąpić przed sankcjami. I podobnie jest troszkę z Rosją, co właściwie jest tylko gorszą sprawą dla Rosji, dlatego że te sankcje na krótką metę to był tylko dolegliwy ból. Natomiast na długą metę, no, ja nie ukrywam, że Rosja moim zdaniem popełnia rodzaj gospodarczego harakiri w tej chwili. Tyle, że prezydenta Putina to nie interesuje, bo to harakiri jest rozpisane na 10 czy 20 lat najbliższych, więc prawdopodobnie to w ogóle nie jest dla niego czynnik, który się liczy, tylko najbliższy rok, dwa, trzy. No. Zobaczymy, ile czasu ma zamiar jeszcze rządzić Rosją. Stan rosyjskiej gospodarki nie jest tak, znaczy na pierwszy rzut oka nie wydaje się wcale być tak ciężki i oczywiście będziemy mieli, mamy wielu mówiących, że właśnie Rosja świetnie znosi, no mamy raportowany spadek 4%, być może te dane rosyjskie nie są do końca wiarygodne, bo tam można sądzić, że jak wiele rzeczy w Rosji również Urząd Statystyczny też może być proszony o pewne upiększenie danych. Czyli, ale no, tak czy owak nie wygląda na to, że to była katastrofa. Kurs rubla osłabił się do 130. Może teraz znowu się stać, jak był przed wojną. Nic dziwnego, bo coś, co się prezydentowi Bidenowi nie mieściło w głowie, nastąpiło. Mianowicie Rosja po prostu faktycznie zamroziła odpływ kapitału od siebie, nie pozwala wypuszczać. No, amerykańskim prezydentowi nie mieszczą się w głowie takie narzędzia. No więc ten kurs jest sztuczny oczywiście w tym momencie. Gdyby mógł kapitał swobodnie uciekać z Rosji, no to byłby znacznie niższy. Natomiast ponieważ Rosja weszła na taką gospodarkę półwojenną, dla niej to nie jest nic niezwykłego, więc takiego załamania na rynkach finansowych, jakiego oczekiwali Amerykanie, nie ma na krótką metę. Gospodarka cierpi, ludzie oczywiście cierpią. Myślę, że największym problemem jest to, że nawet nie ta strata dochodu, która... No jest bolesna, ale pamiętajmy, że Rosja w ogóle właściwie od 14 lat jest już w stanie stagnacji. Tak przeciętny tempo wzrostu to jest 0,6% wzrostu czy 0,7% wzrostu PKB rocznie. Także no, w pewnym sensie Rosja się przyzwyczaiła już do tego, że się czasy wzrostu, bogacenia się skończyły. Przeciętny Rosjanin to odczuł. Ja myślę, że bolesne jest raczej to, że znikają pewne, czy zmniejszeniu uległy pewne takie elementy standardu życia, które już Rosjanin sobie cenił, czyli sklepy z zachodnimi towarami, wycieczki, wyjazdy na wakacje za granicę. No, no pewnie, że można nadal wyjechać do Turcji, ale już nie można praktycznie, czy jest bardzo trudne, już bardzo kosztowne się staje wyjazd na przykład do Hiszpanii. No więc to są takie rzeczy bolesne oczywiście dla tej klasy średniej, natomiast to nie jest ruina. Ale powiedziawszy to, dodam, moim zdaniem Rosja popełnia gospodarcze harakiri, dlatego że w tym momencie chyba przesądza się to, że zachodnia Europa, przede wszystkim Europa, przestanie korzystać z rosyjskiego gazu, z rosyjskiej ropy. Nie tylko w ramach sankcji na krótką metę, ale w ogóle zostają już chyba nawet najwięksi zwolennicy tego, ja nie mówię oczywiście o opłacanych przez Kreml. Ale no, najwięksi zwolennicy, tylko tacy uczciwi zwolennicy tego przeczekania, dojścia do porozumienia, chyba dochodzą do wniosku, że po prostu Rosja nie jest i nie będzie wiarygodnym dostawcą. To oznacza skreślenie planów jakiekolwiek bazowania na rosyjskiej ropie, rosyjskim gazie. A to jest rzecz, która taką gospodarkę jak rosyjska doprowadzi do na dłuższą metę do ruiny. Nawet jeśli Rosjanie znajdą część odbiorców
tego gazu na przykład w Chinach, no to wtedy Chiny będą potrafiły ich doprowadzić do ruiny w sensie wykorzystania swojej monopolistycznej pozycji odbiorcy. Ale to może zostawmy, może jeszcze do tego. To dobrze, to jeszcze pytanie do przedstawiciela KIG-u, panie dyrektorze, bo tak z tego, co słyszymy w zasadzie tu od pana profesora, to ja rozumiem to tak, że na krótką metę, no to obraz jest powiedzmy, nie jest jednoznaczny czarno-biały, tylko powiedzmy jest jakiś w półcieniach jest szary. Natomiast w dłuższej perspektywie, no jak słyszymy, tutaj gospodarka rosyjska ma w zasadzie popełnia teraz harakiri, to jaka jest ocena i... Też tutaj ten wątek może ciekawy o wycofywanie kapitału, bo ja pamiętam, że na początku rosyjskiej inwazji, no to był ten, no taki jednym z głównych tematów było wycofywanie się firm zachodnich z działalności w Rosji. Teraz wydaje mi się ten temat jakoś tak przycichł zupełnie. No niektórzy się wycofali, niektórzy się nie wycofali, niektórzy zostali, a niektórzy nawet były takie przypadki, że usiłowali wracać. Także proszę bardzo. Znaczy, ja pozwolę sobie nawiązać do pierwszych wypowiedzi z dzisiaj, z którymi ja się od strony i rozumu, i serca absolutnie zgadzam, że Zachód nie mógł inaczej postąpić, jak tylko wprowadzić sankcje i to w miarę możliwości dolegliwej, w miarę możliwości ciężkie, ale ja chciałem wyraźnie podkreślić, sankcji mogło w ogóle żadnych nie być. Bardzo dużo reprezentantów Zachodu się chciało od nich wyłgać. Oni chowali wtedy głowę pod stół i twierdzili, że 2-3-4 dni, no może tydzień, 2-3, wszystko pęknie i tak naprawdę nic nie trzeba będzie robić, bo sytuacja się ustatkuje i będzie można wrócić do tego, co było. I wystarczy sobie pomyśleć o kilku dużych krajach europejskich, żeby stwierdzić, że naprawdę sankcji mogło nie być. Sankcje to jest ewidentnie bardzo duża presja ze strony najważniejszego dla nas sojusznika, to znaczy Stanów, na kraje Zachodu, ale również tego, co myśmy robili jako kraj, bo my, przepraszam za takie sformułowanie bardzo kolokwialne, pyszczyliśmy w sprawie ukraińskiej wszędzie, gdzie się tylko da i jak mocno się tylko da. I między innymi uruchomienie sankcji, w tym również przyspieszanie systematyczne ich zakresu, to jest nasza działalność. I żeby nie było wątpliwości, to się samo nie zrobiło. Teraz myślimy o sankcjach jako o logicznej całości, która jest systematycznie robiona, ale naprawdę było bardzo blisko tego, żeby ich w ogóle nie było. To jest moja ocena. Oczywiście można się z nią nie zgadzać. Teraz druga rzecz. Zgadzam się w pełni ze zdaniem, że sankcje to nie jest coś, co miało Rosję rzucić na kolana i zmusić do rezygnacji natychmiast z tego, co Rosja przedsięwzięła. Można by było nawet powiedzieć, jak bardzo by to źle i cynicznie w tej chwili nie zabrzmiało, że wygląda na to, że sankcje były krojone tak, żeby przypadkiem od początku Rosja się ich nie wystraszyła, no bo gdyby naprawdę uderzyć od ręki pierwszej godziny bardzo ciężkimi sankcjami, bardzo daleko idącymi, to przy sporych stratach Rosji mogłoby się okazać, że ktoś tam zacznie kalkulować i jednak Rosja się wycofa przy nieponiesieniu odpowiednio głębokich strat. My potrzebujemy w tej chwili sankcji przede wszystkim po to, żeby Rosja nie miała pieniędzy na bardzo wiele działalności, które są dla nas groźne. W obszarze zagranicznym te rzeczy, na które Rosja ma nie mieć pieniędzy, to jest przede wszystkim zdolności agresywne wojska. Brak pieniędzy oznacza mało wojska i mało wojska, które ma odpowiednie zasoby, żeby nam zagrozić. Drugi element, bardzo bliski, ale troszeczkę inny, to jest brak pieniędzy na te wszystkie rzeczy związane z atomem, bronią nuklearną, możliwością szantażowania Zachodu, bo na to też trzeba bardzo dużo pieniędzy, żeby to utrzymywać w rozsądnym stanie ewentualnej odpowiedzi. My w tej chwili cały czas, robiąc presję sankcjami, powodujemy, że jest coraz mniej pieniędzy na utrzymanie tego kompleksu. Trzecia rzecz, o której nam bardzo zależało w zakresie sankcji i staramy się utrzymać Rosję w tym jak najdłużej i jak najmocniej, to jest to, żeby ich nie było stać na kupowanie polityków w kluczowych krajach świata. Bo to było powszechne i oczywiście do tej pory bardzo nie wypadało o tym mówić na głos, ale myśmy to doskonale widzieli z perspektywy polskiej i oczywiście to były pieniądze bezpośrednie dla nich, bezpośrednio na ich partię, ale też i pieniądze na przykład dla biznesu, który mógł robić odpowiednio dobre interesy z Rosją z odpowiednio wysokimi marżami, żeby ten biznes cały czas stymulował tych polityków do takich, a nie innych zachowań. Więc to był po prostu samogry.
Kolejny element, który Rosja ma nie mieć pieniędzy ze względu na to, że prowadzimy sankcje, no to są wszystkie takie rzeczy typu farmy troli, którymi się chce wpływać na naszą rzeczywistość, na to, co myślimy, jak myślimy, kogo lubimy, kogo nie. I cały taki kompleks już niekoniecznie związany z taką bezpośrednią opinią, ale z tym, co tak naprawdę robimy na tym kolektywnym Zachodzie, to są wszystkie rzeczy, które nam Rosja podpowiada, takie destruktywne przez to, że my mamy takie, a nie inne ruchy społeczne, ktoś gdzieś, jakieś fundacje namawiają nas, żebyśmy sobie zrobili kuku, a to żebyśmy się rozbroili, bo przecież wojny nie będzie, a to żebyśmy stawiali na to, że kochając na przykład planetę mamy się nie rozmnażać, bo to przecież ją zabije. To jest wszystko dla Rosji na jej plus, a na nas minus, a oni oczywiście to bardzo hojnie dotowali, żeby wszystkie te działania prowadzić. I jeszcze tak naprawdę w zasadzie zależy nam na dwóch rzeczach, żeby Rosja nie miała pieniędzy. Już tak naprawdę myśląc o Rosjanach, my często w Polsce, no do całkiem niedawna, żeśmy rozdzielali kwestie zwykłych Rosjan od aparatu władzy i aparatu tamtejszego decyzyjnego. I trochę myśląc o Rosjanach, chcielibyśmy, żeby Rosja nie miała po pierwsze na tą propagandę, która tam pierze mózgi w bardzo dobry sposób, a drugie, żeby nie miała na aparat przymusu, że jak oni się budzą i chcą zaprotestować, to po prostu są pacyfikowani bezwzględnie i tam w ogóle nie ma o czym dyskutować. Tak? Więc to jest kwestia tego, co my chcemy osiągnąć poprzez sankcje i tak naprawdę ważne, żebyśmy myśleli, że sankcje to nie są do momentu, kiedy Rosja stwierdzi, o, odpuszczamy, jakoś się dogadamy z Ukrainą. One mają jeszcze trwać lata, żeby Rosja na te wszystkie rzeczy nie miała pieniędzy. Tak? Więc to jest bardzo istotny element. I teraz przechodząc do ostatniego elementu, o którym zechciał pan redaktor wspomnieć, kwestia kapitału. To jest bardzo delikatny i bardzo trudny moment, bo proszę zobaczyć, że to jest kwestia wycofywania się z Rosji, to jest kwestia firm na bardzo różnym poziomie. Bo po pierwsze to mogło być po prostu my z nimi nie handlujemy, bo nie. I najłatwiej jest po prostu wstrzymać dostawy, nie mieć kolejnych zysków na tym związanych. Ale proszę zobaczyć, że zupełnie co innego jest, jeżeli mówimy o firmie, która tam miała jakieś zasoby kapitałowe, produkcyjne, być może dystrybucyjne, prawda? To nie jest wcale tak prosto się zwinąć i wyjść. Zwłaszcza, że tak jak już dzisiaj było powiedziane, była blokada z możliwością wycofania kapitału. Tam były proponowane bardzo ciężkie sankcje dla firm, które by się chciały wycofać, więc tak naprawdę trzeba było się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, jaka byłaby możliwość w ogóle władztwa kapitałem, który się osiągało, bo trochę co innego namawiać ludzi do niehandlowania z Rosją, a co innego namawiać firmy do tego, żeby porzuciły wszystko, co tam miały, a to często były dosyć duże zasoby. No i pamiętajmy jeszcze o jednym elemencie, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, jeżeli z kimś budujemy biznes, nawet w Rosji, no to mamy tam ludzi, którzy nam zaufali i chcą mieć pracę, mamy firmy współpracujące, które też przy takiej decyzji należy porzucić, więc to nie są wcale proste decyzje. Mhm. Bardzo dziękuję. To jeszcze poproszę pozostałych naszych dwóch ekspertów też o ocenę sytuacji, znaczy w takim sensie, czy po prostu te sankcje spełniają zamierzony efekt, taki efekt, jaki Zachód oczekiwał. Bo rozumiem, że na pewno nie jest to taki efekt całościowy, no to nie mówimy tutaj o padnięciu Rosji na kolana, bo to jest po prostu niemożliwe w tej sytuacji. Może najpierw nasza ekspertka. Znaczy, ja powiem tak, sankcje, które zostały nałożone, działają. Te, które nie zostały nałożone, nie działają i to jest bardzo logiczne. Patrząc na przykład, to wcześniej rozmówcy mówili, tak? Na początku były sankcje nakładane przede wszystkim, to były sankcje finansowe i technologiczne i przede wszystkim na eksport państw zachodnich do Rosji. Od połowy roku zaczęły wchodzić sankcje na rosyjski eksport. I już widzimy na przykład metalurgia, która została dotknięta sankcjami w czerwcu. Widać spadek produkcji i eksportu, a akurat w przypadku metalurgii mamy sytuację taką, że na sankcje zachodnie nakłada się również polityka Kremla wobec tego sektora, bardzo restrykcyjna i ściągająca od nich dodatkowe podatki. Sankcje na drewno, które również weszły na przełomie latem, również widzimy efekty
zwłaszcza ten sektor przetwórstwa drewna w zachodniej części Rosji, który był skierowany przede wszystkim na rynek europejski, no przeżywa w tym momencie poważne problemy. Karelia i zakłady, które tam istnieją, no rzeczywiście są w poważnych problemach. Kolejny element to jest zakaz eksportu, importu przez Unię węgla, który wszedł dopiero w sierpniu. I również tutaj jeszcze nie widzimy spadku produkcji całościowej, natomiast konkretnie węgiel energetyczny, produkcja tych rodzajów węgla spada. Natomiast widzimy przede wszystkim ograniczenie eksportu. I to są rzeczywiście elementy, które pokazują nam, że te sankcje działają. To, że sankcje nie zostały, to, że konsekwencje tych sankcji są znacznie łagodniejsze niż te zapowiadane jeszcze w marcu czy w kwietniu, to na to się składa wiele czynników. Przede wszystkim eksport rosyjskiej ropy po bardzo wysokich cenach. Rosja praktycznie, wręcz czerwcowe embargo, które zostało wprowadzone, znaczy zapowiedź embarga w szóstym pakiecie sankcyjnym Unii, spowodowało wzrost importu rosyjskiej ropy przez państwa Unii Europejskiej, jakby przygotowując się na embargo i zwiększając zapasy. Kolejny czynnik, a przypomnę tylko, że sektor energetyczny jest podstawą rosyjskiej gospodarki. Więc jeśli sektor energetyczny funkcjonuje, to budżet rosyjski w jakiś tam sposób się bilansuje. Ale właśnie jakby konsekwencje tej sankcji widzimy teraz po budżecie, że mimo wysokich cen ropy naftowej, rosyjski budżet przestał się spinać. Z jednej strony jest to oczywiście wynikiem wzrostu wydatków budżetowych Rosji, ale z drugiej strony jest to po prostu spadek dochodów podatkowych, przede wszystkim z sektora pozaenergetycznego, ale też z sektora energetycznego. Jakby z perspektywy 10 miesięcy nadal one są znacznie wyższe niż były rok temu, natomiast jak już patrzymy miesięczne dochody we wrześniu, w październiku, to one są znacznie niższe niż były w marcu czy czerwcu. Tutaj oczywiście październik jest wyjątkową sytuacją, ponieważ rząd został zmuszony do zwiększenia obciążeń podatkowych na rosyjską gospodarkę w trakcie trwania roku podatkowego. I tutaj Gazprom musi niestety podzielić się praktycznie całym zyskiem z zeszłego roku. Te pieniądze nie zostały przekazane jako dywidendy akcjonariuszom, tylko trafiły po prostu do budżetu. Więc powiem tak, sankcje, te, które zostały wprowadzone, działają. Dzisiaj jest pierwszy dzień embarga europejskiego na rosyjską ropę. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje tej decyzji, no bo jednocześnie mamy wprowadzony pułap cenowy na dość wysokim poziomie, który powoduje, że Rosja będzie w stanie. Te niestety embarga europejskiego, no myślę, że będą ograniczone. Czyli nadal Rosja będzie mogła te dochody z eksportu ropy uzyskiwać, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że ani Indie, ani Chiny nie są w stanie i nie są gotowe płacić takich pieniędzy jak europejscy odbiorcy. Chociaż tam tylko tytułem komentarza, o ile z ostatnie doniesienia są takie, że Rosjanie stwierdzili, że nie zgodzą się na te limity, jeśli idzie o wysokość ceny, które... Tak, ale Rosjanie się nie zgodzą i to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, no bo oni się nie zgodzą na limity cenowe i zapowiadali wcześniej, bo nie ma jeszcze decyzji, jaki będzie odwet, ale zapowiadali, że przestaną eksportować ropę do państw, które wprowadzają limit. No ale poza państwami trzema, czyli które będą dostarczać odbierać rosyjską ropę drużbą południową, czyli Węgier, Czech i Słowacji, częściowo jeszcze Bułgarii, cała Europa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia nałożyły embargo i nie kupują rosyjskiej ropy, więc tutaj jakby
krzywdy nie zrobią. Krzywdy rzeczywiście Rosja może zrobić państwom Europy Środkowej, no do pewnego stopnia również i Polsce i Niemcom, ponieważ nadal jeszcze drużba północna częściowo jest wykorzystywana, ale tak jak oba państwa zapowiedziały, zamierzają i tak zrezygnować z odbioru ropy tym szlakiem do końca tego roku. W związku z tym no jakby ten instrument odwetowy, on może mieć rzeczywiście poważne konsekwencje, jeśli ta ropa przestanie płynąć do Węgier, no bo to tylko będzie nasilać tę różnicę zdań, którą już obserwujemy na tle polityki Unii Europejskiej wobec Rosji w Unii Europejskiej, tak? Mhm. Bardzo dziękuję. To jeszcze pana doktora, kończąc ten wątek, poproszę o wypowiedź. No tak, tutaj żeby podsumować może te cztery wypowiedzi, to rzeczywiście z danych, które są dostępne, nie mamy wątpliwości, że te sankcje działają. To znaczy trzeba pamiętać też o tym, że Rosja była, tak jak powiedział pan profesor Orłocki, dość dobrze przygotowana do tych działań wojennych. Była przygotowana z jednej strony pod kątem rezerw, które zgromadziła. Mimo że część tych rezerw została zamrożona w zachodnim systemie finansowym i możliwość ich bieżącego wykorzystania została ograniczona przez sankcje te na systemy finansowe nakładane, to była też dobrze przygotowana od takiej strony wewnętrznych polityk regulacyjnych. Nałożono rzeczywiście blokadę wypływu kapitału, więc nawet część tych firm, które zachodnie zadeklarowały odpływ kapitału z Rosji i wycofywanie swoich inwestycji z Rosji, one miały przez regulacje wewnętrzne ograniczone możliwości działania. Mimo to widać, że ten poziomy inwestycji w Rosji się zmniejszają. Widać to bardzo dobrze w eksporcie, to znaczy badania pokazują, że eksport do Rosji z tych krajów sankcyjnych spadł o niemal 60%, a w tym samym czasie z tych krajów pozasankcyjnych, głównie z kierunków azjatyckich, wzrósł tylko o kilkanaście procent. Więc tutaj nie ma takiego prostego wymieniania, że te utracone korzyści z handlu z Zachodem można odbudować dzięki zwiększonemu handlowi z Chinami czy z Indiami. Widać to bardzo dobrze właśnie we wpływach budżetowych. Mimo że dzięki zwiększonym cenom paliw kopalnych z tego strumienia Rosja miała większe dochody, to jednak ogólnie dochody budżetowe budżetu federalnego w tym okresie, w którym były sankcje, są niższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, przy jednocześnie dużo wyższych wydatkach, więc tutaj ten budżet się nie spina, tak jak już o tym mówiliśmy. I to też bardzo dobrze widać, że Rosja stara się te bieżące braki wypełniać chociażby uszczuplaniem tej swojej strategicznej rezerwy, tego funduszu suwerennego, którego część zasobów jest zamrożona, ale część była do dyspozycji Rosji. Widać to chociażby w tym, że tak jak co roku spółki energetyczne musiały do tego funduszu część zysków z handlu paliwami kopalnymi przeznaczać właśnie na przyszłość, to teraz tych odpisów już nie ma, one trafiają bezpośrednio na wydatki budżetowe. No wskaźniki, jakbyśmy przeszli po branżach, to poza tymi, o którym już wspomnieliśmy, bardzo dobrze widać to w branży motoryzacyjnej, tam są spadki produkcji i sprzedaży sięgające już nawet 70%. Widać to w takich działaniach, jak chociażby konieczność dofinansowania, refinansowania właściwie aeroflotu, czyli linii lotniczych rosyjskich, które przez ograniczenia właśnie na rynku lotniczym zostały bezpośrednio dotknięte sankcjami. Więc właściwie gdzie byśmy nie spojrzeli, to ten skutek sankcji jest widoczny. Nawet w handlu wewnętrznym, w konsumpcji widzimy kilkunastoprocentowe już spadki, więc widać, że także konsumpcja traci na tym, czyli to już bezpośrednio dotyka także społeczeństwa i tutaj są planowane i podejmowane przez administrację kremlowską kolejne działania, które mają trochę łagodzić właśnie chociażby z tych funduszów rezerwowych to uderzenie w społeczeństwo, żeby sankcje nie przełożyły się na niezadowolenie społeczne. Więc podsumowując, trzeba powiedzieć, że mimo że Rosja była dobrze przygotowana pod względem finansowym i organizacyjnym, mimo wielu działań, które bank centralny podejmował, mimo także już zaprzestania publikacji części danych, które tradycyjnie pozwalały ocenić, jaki jest stan gospodarki i wymiany handlowej Rosji, te dane, które wciąż mamy, które udało się zbierać wcześniej,
pokazują, że gospodarka rosyjska jest w coraz trudniejszej sytuacji. No i trzeba też pamiętać, że nie mówimy tutaj o jednych konkretnych sankcjach, tylko o całym pakiecie zróżnicowanych sankcji, więc będziemy też mieli do czynienia z takimi efektami multiplikacyjnymi, z takimi mnożnikami i ze wzajemnym uzupełnianiem i wzmacnianiem się tych sankcji. To znaczy to, co teraz widzimy w krótkiej perspektywie, chociażby w obniżonym eksporcie do Rosji, to za jakiś czas przełoży się na przykład na przestarzały, niemodernizowany park maszynowy, chociażby właśnie w sektorach paliwowych, gdyż Rosja, jak wiemy, dużą część swoich technologii wydobywczych czerpała z Zachodu i tego nie da się w łatwy sposób zamienić technologiami indyjskimi czy chińskimi, więc to w konsekwencji w kolejnych latach, tak jak mówiliśmy o tym, będzie się przekładało na niższe możliwości odbudowy tej finansowej potęgi. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. A teraz chciałbym zapytać Państwa takie może przewrotne dość pytanie. Proszę bardzo. Może dwa słowa jeszcze. Proszę bardzo. Proszę zobaczyć, że my musimy się cały czas mierzyć z tym, że kompleks informacyjny Rosji, w tej propagandy, ale nie tej propagandy wewnętrznej, tylko tej zewnętrznej, usiłuje nas w ramach wojny informacyjnej popychać tam, żebyśmy cały czas mieli wrażenie, że z Rosją jest całkiem przyzwoicie. Proszę zobaczyć, że najbardziej przyzwoicie jest w tym kompleksie wydobywczym, tak surowcowym, energetycznym, ale nie tylko. I tam faktycznie Rosjanie jeszcze mogą pokazać, że ze względu na wzrosty cen, ze względu na taką, a nie inną sytuację, na przykład zakupową, czy Chin, czy Indii, albo krajów europejskich, które chciały zrobić zapasy na tuż przed embargiem, to tam jeszcze w miarę sytuacja się trzyma. Natomiast sankcje bardzo istotnie dotykają całą resztę przemysłu. Pamiętajmy, że Rosja, no oczywiście nie ma tak niskiego udziału tego kompleksu wydobywczego jak my, no ale to też nie jest cały przemysł. I reszta przetwórczego przemysłu jest naprawdę w bardzo ciężkim stanie, z bardzo wielu powodów, bo nie ma komponentów, nie ma części do maszyn, a ostatnio również zaczyna mieć poważne braki w ludziach, którzy mogą pracować. Pamiętajmy o naprawdę dużej rzeszy ludzi, którzy zostali zmobilizowani w trybie przyspieszonym i ekstra, i to w końcówce roku, czego tak naprawdę skutków nie widać w danych statystycznych bieżących, bo je będzie widać w najbliższych kwartałach. Tak? No oczywiście o tych ludziach, którzy uciekli. I proszę teraz pamiętać, że tylko mówimy w tej chwili o przemyśle, którego jest część w gospodarce, ale każda w miarę rozwinięta gospodarka, nie ukrywajmy, Rosja nią była, przede wszystkim ma usługi, gdzie jest handel i takie usługi dla ludności i inne. Tam jest potworna dewastacja, bo ludzie po prostu nie mają pieniędzy, nie ma kto pracować i jeszcze tam był ten efekt wycofania się bardzo wielu firm na zewnątrz, prawda? One nie chcą z Rosjanami handlować, nie chcą tam kontynuować usług, a nie miały wiele majątku w Rosji, więc stosunkowo prosto im się było wycofać. Więc to jest ta kwestia tego, że Rosji wciąż udaje się przekonywać świat, że tam nie ma aż tak złej sytuacji, jak faktycznie jest. Mhm. No, dlatego też właśnie... W takim razie jeszcze dodać. Proszę bardzo. Tak, nie wiem, być może to by się pojawiło gdzieś dalej, ale nie jestem pewny, a to jest rzecz ważna. Otóż pamiętajmy, że niezależnie od sytuacji gospodarczej mamy do czynienia z wojną propagandową. I Rosja oczywiście usiłuje przekonać wszystkich, że świetnie znosi tę wojnę, że jest w stanie wytrzymać długo, że to Europa ma się bać, a nie Rosja. Jak powiedziałem, na krótką metę rzeczywiście zagrożenia, powiedzmy, dla nas są większe niż dla Rosji. Rosja jest przygotowana na ciężką zimę, Europa w mniejszym stopniu jest przygotowana na ciężką zimę, jeśli tak można skrótowo to powiedzieć. Natomiast ja oczywiście uważam, że prawdopodobnie sprawa wygląda tak, że na dłuższą metę oczywiście, jak powiedziałem, to jest dla Rosji dramatyczna dość wojna. Nie wiem, na ile Putin się z tym liczy. Konsekwencje tego, co się dzieje, będą dość dramatyczne. Możliwości szantażu są, oczywiście mówiła Pani o szantażu ropą, ale tak naprawdę możliwości szantażu są głównie gazem, ale one się skończą za mniej więcej półtora roku. Znaczy jeszcze ta zima i następna być może w pewnym stopniu, natomiast potem już takiej możliwości Rosja nie będzie miała. Także Rosja ma niedużo czasu na wygranie tej wojny z Zachodem i oczywiście nie mając innych narzędzi, prawdopodobnie będzie starać się głównie oddziaływać na opinię publiczną w krajach, które uważa, że jest w stanie skłonić do, czy zmusić do rezygnacji z polityki sankcji. Myślę, że mówiła Pani o Polsce, o krajach środkowej Europy.
o Niemczech. One są od gazu oczywiście i od ropy najbardziej jeszcze, najbardziej to czują, zwłaszcza gaz, ale krajem mocno uzależnionym od rosyjskiego gazu są również Włochy. I myślę, że Włochy będą tym celem głównym w tej chwili ataku informacyjnego. To znaczy przede wszystkim pokazywania, jak to Europa traci na wojnie, a Rosja znakomicie sobie z tą wojną radzi i nie ma żadnych kłopotów i nie ma żadnych bolesnych rzeczy. To jest oczywiście kłamstwo, ale liczmy się z tym, że takich kłamstw będzie bardzo dużo. Powiedziałem, im więcej się będzie pojawiać tekstów, no być może nie pisanych za pieniądze, być może również przez tak zwanych pożytecznych idiotów, na temat tego, jak to bez sensu są sankcje wobec Rosji, bo tylko Europa na tym traci, a Rosji nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to tym bardziej może to świadczyć o tym, że Rosja jednak zauważa, że dla niej zagrożenie jest bardzo duże i że tę wojnę na dłuższą metę oczywiście przegra. Podobnie jak Związek Radziecki przegrał wojnę ze Stanami w 80. latach, tę wojnę ekonomiczną, mimo że też odpowiedzią było, że nic to Związkowi Radzieckiemu nie zaszkodzi, bo przecież on sam wybuduje dzięki temu swoje unowocześni gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. W Polsce również takie teksty już widziałem, a pewnie będzie się coraz więcej pojawiać, no bo Rosja, no, chociaż my nie jesteśmy oczywiście na liście tych krajów, które będą przedmiotem głównie ataku. Jak powiedziałem, wydaje mi się, że teraz ta informacyjna wojna skupi się prawdopodobnie na Włoszech, które będą uznane za najsłabszy element jedności Zachodu, zwłaszcza po wyborach ostatnich właśnie w sprawie sankcji. Na Włoszech, które rzeczywiście będą cierpiały, ale jednocześnie od początku nie były aż tak nastawione zdecydowanie przeciwko Rosji, jak na przykład kraje Europy Środkowej, jak w końcu Niemcy zostały trochę przez własne społeczeństwo też zmuszone do takiego przyjęcia. Także reasumując, chciałem powiedzieć, oddzielmy oczywiście rzeczywisty wpływ na gospodarkę. Inny trochę krótko na ten rozkład strat między Zachód, Europę przede wszystkim, a Rosję na krótką metę, inny na długą metę. Oddzielmy od danych, od informacji, które mogą być zupełnie instrumentalnie wykorzystywane i na pewno będą przez Rosję wykorzystywane po to, żeby podważyć poczucie sensowności sankcji, zwłaszcza w tych krajach, które będą uznane za najłatwiejsze do zaatakowania. Bardzo dziękuję, panie profesorze, tym bardziej, że przeszedł pan płynnie do kolejnego wątku, właśnie do tego porównania, nazwijmy to, strat Rosji i Zachodu, czy w ogóle takie pytanie właśnie, kto więcej traci, kto więcej straci, jest zasadne. No z tego, co tutaj już w wypowiedzi pana profesora wynika, że nie za bardzo, ale oczywiście zapytam naszych ekspertów, poproszę panią Iwonę, ekspertkę OSW, może najpierw potem pana dyrektora Śliwowskiego. Ja najpierw zwrócę uwagę, że o ile Unia i Rosja były ze sobą silnie związane gospodarczo, to jednak zależność Rosji od Unii Europejskiej była niewspółmiernie wyższa aniżeli Unii Europejskiej od Rosji. Przed wojną w 2021 roku handel z Unią Europejską to było około 40% rosyjskiego handlu ogółem. Podczas gdy z perspektywy unijnej współpraca z Rosją to było zaledwie około 5-6%. Oczywiście problemem były surowce energetyczne, które w dużej mierze jednak odgrywały kluczowy element w gospodarkach państw unijnych. I tutaj rzeczywiście to rosyjskie, powiem kolokwialnie, trzymanie Rosji na Unię rzeczywiście jest. Natomiast to też jest tak, że państwa zachodnie przyzwyczajone do swojego dobrobytu niechętnie są gotowe ograniczyć swoją konsumpcję. Podczas gdy chyba straciliśmy obraz. Zaczekamy chwilkę, aż się pani Iwona jeszcze raz połączy i poprosimy o powtórzenie. Bo
Bardzo, bardzo przepraszamy, ale chyba utraciliśmy połączenie z panią. Tak? No i teraz już chyba się słyszymy. To poprosilibyśmy o powtórzenie. Wydaje mi się, że w momencie, jak pani mówiła, że Europa niechętnie będzie rezygnowała, tak? Tak, tak, bo bardzo przepraszamy, dobrze, że nie jest to nagranie. Okej, dobrze. Po prostu straciliśmy fonię i wizję i w tym momencie, kiedy pani zaczęła mówić, że Europa Zachodnia przyzwyczajona do swoich standardów życia niechętnie i jakbyśmy jeszcze raz ten wątek... Państwa zachodnie nie są, albo społeczeństwa nie są chętne do ograniczenia swojej konsumpcji, podczas gdy rosyjskie społeczeństwo w swojej szerokiej masie żyło biednie i sankcje tutaj tej sytuacji nie zmieniają, bo akurat patrząc na politykę Kremla z ostatnich miesięcy, to stara się wspierać tych najuboższych, czyli nie doprowadzić do sytuacji głodu i ewentualnych protestów na tle totalnie ekonomicznym, które mogłyby się wydarzyć ze względu, nie wiem, na zupełne niedobory żywności. Natomiast na obecnych sankcjach traci przede wszystkim klasa średnia, no i cała elita gospodarcza, ponieważ oczywiście Kreml stara się rekompensować częściowo chociaż tym swoim najbliższym, zaufanym ludziom z otoczenia. Między innymi dostają państwowe przetargi, państwowe zamówienia bez przetargów, dostają, przejmują aktywa zachodnich firm, które wycofują się z Rosji. Oczywiście korzystają na kontraktach zbrojeniowych. Natomiast to nie jest tak, że tych grup, które ucierpieli, przede wszystkim wszyscy oni musieli zmienić swój sposób życia, bo nawet jeśli Patruszew do zagranicy nie jeździł, natomiast członkowie jego rodzin i poszczególni członkowie elity rosyjskiej i rodzin ich, jak najbardziej, wszyscy w większości mieli, jeśli nie na Lazurowym Wybrzeżu, to gdzieś w Ameryce, swoje posiadłości i z nich korzystali, więc to jest absolutna zmiana sposobu życia i konsekwencje dla nich tej wojny będą długoterminowe. I tutaj niestety no, właśnie ta klasa średnia rosyjska odczuwa to jak najbardziej, natomiast jak na razie nie jest skłonna do wszelkich, do żadnego rodzaju protestów. Co ciekawe, też budżet na przyszły rok rosyjski pokazuje priorytety. Zapowiedziany jest 60% wzrost wydatków na politykę wewnętrzną, czyli na aparat represji, podczas gdy wydatki na politykę społeczną będą na poziomie inflacji. Około 12%. Czyli to nie społeczeństwo w dużej mierze ponosi konsekwencje tych sankcji, natomiast państwo zamierza utrzymać pokój społeczny właśnie dzięki aparatowi represji. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, czy w ogóle jest sens porównywać, dokonywać takich porównań właśnie, kto traci więcej, Zachód czy Rosja, przy tej dysproporcji jednak tych strat, o których tutaj już nasi eksperci wcześniej powiedzieli? To rzeczywiście tu nie ma porównania, to znaczy Rosja, tak jak powiedział bardzo słusznie pan profesor Orłowski, wypowiadając wojnę poza oczywiście humanitarnymi, geopolitycznymi konsekwencjami w sensie gospodarczym, być może nawet nie zakładała, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania tak zareagują, więc przeszacowała ryzyko, no ale trwanie przy wojnie i mimo tych sankcji, które zostały wdrożone, to rzeczywiście jest gospodarcze harakiri. W przypadku Europy o niczym takim nie mamy, z niczym takim nie mamy do czynienia, to znaczy rzeczywiście popandemiczna odbudowa była obarczona pewnymi ryzykami, chociażby związanymi z zachwianiami łańcuchów dostaw, z wycofywaniem pakietów fiskalnych popandemicznych, no ale z perspektywy wzrostu były raczej optymistyczne. Przez wojnę te perspektywy trzeba było zrewidować i ta sytuacja gospodarcza jest bardziej niepewna i utrudniona. Tutaj nie mam wątpliwości, ale są to nieporównywalne różnice, to jest nieporównywalna sytuacja z rosyjską. I trzeba też moim zdaniem pamiętać o jeszcze jednym, to znaczy o takim scenariuszu kontrfaktycznym, o scenariuszu, z czym mielibyśmy do czynienia, nawet gdyby ta wojna nie wybuchła lub gdybyśmy tych sankcji nie wprowadzali. To znaczy Rosja wykorzystywała uzależnienie Europy, części krajów europejskich od swoich paliw kopalnych już przed wojną, to znaczy kryzys gazowy, z którym mieliśmy do czynienia
w 2021 roku to był kryzys wywołany w sposób planowy przez Rosję i to bez wojny, bez sankcji również te ceny rosły i mieliśmy do czynienia z trudną sytuacją w Europie. Także tutaj moim zdaniem nie ma tego co porównywać i trzeba też chyba pamiętać o tym, że w dłuższej perspektywie gospodarka rosyjska będzie potrzebowała dekad na odbudowę po tych sankcjach, a to, co może się wydarzyć w Europie i wszyscy mamy na to nadzieję, to wręcz przyspieszenie pewnych procesów, z którymi tak byśmy się mierzyli, chociażby związanych z odchodzeniem właśnie od paliw kopalnych, z być może częściowo rzeczywiście te ambitne plany modernizacji energetycznej będą musiały być jakoś spowolnione, czy będzie trzeba jakoś częściowo wracać do niektórych typów paliwa, jak węgiel, na drodze transformacji przez te nieoczekiwane zawirowania, ale w dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że to raczej będzie impuls dla szybszego dochodzenia do nowego miksu energetycznego, niż to działoby się, gdyby nie taki realny i konkretny przykład, jak bardzo ryzykownym jest uzależnienie od paliw kopalnych, których nie mamy na terenie Unii Europejskiej, które trzeba importować z krajów, które nie są po prostu demokratyczne, w których funkcjonują inne systemy wartości niż nasze. Mhm. Ja bardzo dziękuję. To jeszcze chciałbym też Państwa zapytać, wprowadzić taki kolejny wątek do naszej dyskusji. I tak ktoś chciał? Proszę bardzo, panie profesorze. Tak, chciałem dodać tylko do tego, że ja się akurat z tą sprawą energetyczną, ja się w pełni zgadzam. To jest w Polsce czasem dość błędnie odczytywane, że to, że Unia będzie musiała trochę się pogodzić z węglem na jakiś czas, że to jest jakieś odejście od polityki klimatycznej. Nie, nie, nie. Polityka klimatyczna od samego początku, oczywiście, że ma na swój cel ratowanie klimatu, ale miała również jako równorzędny cel uniezależnienie Europy od paliw kopalnych, których nie ma w Europie praktycznie. I generalnie celem polityki klimatycznej nie jest zastąpienie węgla przez gaz, tylko jest odejście w ogóle od paliw kopalnych, czy zminimalizowanie ich zużycia na rzecz nowych technologii, które, no jak się szacuje, będą dostępne w ciągu tych 20-25 lat, no są na przykład technologie wodorowe, ale nie tylko. Zobaczymy jeszcze w ogóle, co jest oczywiście również znacznie bardziej ekonomiczne dzisiaj technologie energetyki odnawialnej, wiatrowej na przykład i tak dalej. Być może również fuzja jądrowa. Zobaczymy, co będzie dostępne. I to, co się naprawdę zmieniło, inaczej, sens polityki był taki, za 20-30 lat chcemy taciej energii korzystać, natomiast jako ścieżkę dojścia wybrano, jak się okazuje błędnie, opierając się na błędnych założeniach na temat bezpieczeństwa dostaw z Rosji, że no, ponieważ trzeba osiągnąć efekty szybciej, w związku z tym w tym okresie przejściowym do nowych technologii zamieńmy węgiel w znacznej mierze na gaz, bo gaz emituje mniej dwutlenka węgla przy spalaniu niż węgiel, co powodowało, że oczywiście za tym poszedł ten błąd polegający na stwierdzeniu, no bo jeszcze to samo można było zrobić, można było budować porty LNG i tak dalej. Natomiast błąd był głównie przez Niemcy popełniony, pogodne stwierdzenie, nie, no najtaniej i najbezpieczniej ten gaz jest po prostu z Rosji ściągnąć na te 20 czy 25 lat. To ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, w tej chwili oczywiście najwyraźniej Europa już, znaczy jestem przekonany, już chyba to zapadła klamka, że Europa zrezygnuje z tego rosyjskiego gazu jako paliwa przejściowego tak zwanego, że polityka klimatyczna wcale nie ulegnie złagodzeniu. Wręcz odwrotnie, ta przesłanka na temat konieczności uzyskania niezależności energetycznej przez Europę będzie jeszcze silniejsza niż do tej pory, czyli jeszcze większe nakłady na nowe technologie, natomiast inną ścieżką dojścia, no i w szczególności z awaryjnym wykorzystaniem i części paliw, oczywiście z przerzuceniem się raczej na LNG, czy płynny gaz, a nie gaz gazociągami z Rosji. Dla Rosji to jest, jak powtórzę jeszcze raz, samobójcze o tyle, że w ten sposób traci tak naprawdę największego klienta, którego mogłaby mieć w ciągu najbliższych 20 czy 25 lat, a być może takim wydłużonym trochę okresem właśnie ze względu, jak już byłyby wybudowane gazociągi. No oczywiście może liczyć, że częściowo zastąpi to klientem chińskim, ale klient chiński w ramach tych nowych, znaczy widząc zmieniające się technologie, klient chiński też prawdopodobnie będzie coraz bardziej myśleć raczej o technologiach tych za 20 lat, a nie o budowaniu dzisiaj na pół wieku gazociągów jakichś gigantycznych z Rosji, które są bardzo kosztowne i które niewykluczone, że w perspektywie 10-15 lat mogą się stawać coraz bardziej nieprzyszłościowymi sposobami dostarczania. Mm-hmm, mm-hmm.
Bardzo dziękuję. To jeszcze chciałbym, a też kolejne dwosem, proszę. Można dwa słowa. My tak naprawdę w tej chwili jako kolektywny Zachód prowadzimy z Rosją wojnę ekonomiczną. Oczywiście to nie jest wojna totalna, taka jakby miała miejsce, gdyby któryś z krajów tego kolektywnego Zachodu został zaatakowany wprost przez Rosję. Bo wtedy tak naprawdę te sankcje byłyby dużo cięższe i obejmowały nie tylko handel z Rosją, ale przede wszystkim wyduszenie ich z każdego innego rynku. Natomiast proszę zobaczyć, że my jako Europa plus Stany Zjednoczone, ten kolektywny Zachód, mamy PKB pewnie pod 20 razy większy niż rosyjski. Więc jeżeli my płacimy cenę 3 czy 5 dolarów za 1 dolar straty Rosji, to nam się to po prostu po ludzku opłaca. My, zanim tłusty schudnie, to chudego szlak trafi i to my jesteśmy tym tłustym, a nie Rosja. Tak? Więc to jest tak naprawdę opłacalna wymiana. Proszę zobaczyć, że w wymianie już nawet zaangażowania wojskowego i tego, co trzeba było wydać, co my wydajemy jako Zachód i to, co wydaje Rosja na tą operację, wojnę tak naprawdę, operację tak, jak oni nazywają, to tam jest prawie 1:1, jak no może 1:2. To jest wciąż bardzo dla nas opłacalna wymiana. Tak? Więc w takiej logice w ogóle nie ma problemu. To jest dla nas nieodczuwalne muśnięcie. Tak? Jak bardzo byśmy nie denerwowali się na drogie ceny energii zimą. Teraz tak, jedna jeszcze drobna taka myśl dotycząca porównania kto, kiedy, od kogo jest bardziej uzależniony. Z tym jest kłopot i taki troszeczkę bardziej zniuansowany. Nie zawsze do tego nadają się tylko i wyłącznie wolumeny. To jest też kwestia, co to jest. Tak? Proszę zobaczyć, że jeżeli byśmy popatrzyli na wymianę Niemiec ze swoimi partnerami, których Niemcy mają, no to my jako Polska jesteśmy wielokrotnie bardziej ważnym partnerem dla nich niż Rosja. Rosja jest tam 14 czy którymś tam partnerem i po eksporcie i po imporcie, a my 4., 5. Jeżeli byśmy popatrzyli, jaka jest różnica w wadze Wyszehradu, tak, czyli my plus jeszcze 3 kraje i Chiny, to my ważymy więcej niż Chiny w niemieckiej wymianie. Natomiast jeżeli patrzymy na retorykę i na to, co na przykład kanclerz wyprawia, no to on oczywiście czołobitnie wciąż w stosunku do Rosji i udaje tylko, że tak wcale nie jest, i czołobitnie do Chin, mimo że tak naprawdę w tym rachunku my jesteśmy dla niego dużo bardziej ważni, więc Europa Środkowa i jej zdanie powinna być dla niego znacznie bardziej ważna. To jest funkcja tego, że Rosjanie dostarczali Niemcom coś, co było podstawą ich umowy społecznej, tak? Że będziecie mieli tanio, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o ciepło i tak dalej, a oprócz tego przemysł będzie miał tani surowiec, dzięki któremu będzie wygrywał konkurencję, na przykład z taką tam byle jako Europą Środkową, która surowiec miała dużo drożej, tak? Więc to jest kłopot, nie do końca to można porównać po prostu kwotami. One też są ważne, ale to nie jest nie wszystko. No to może w takim razie, no to właściwie też... Tylko jedno zdanie, bo pan powiedział, że my jesteśmy na wojnie ekonomicznej z Rosją, ale ja dodam więcej. Rosja jest na wojnie z nami i to na prawdziwej wojnie, bo akurat konsekwencje, znaczy wojna na Ukrainie to jest jedyny element tej wojny Rosji z Zachodem. I działania hybrydowe, tu wcześniej mowa była o tym, o tej propagandzie. To jest jeden z tylko aspektów tej wojny rosyjskiej prowadzonej z Zachodem. I tu reżim Putina, naprawdę te poglądy, które wydają nam się totalnie abstrakcyjne, przekazywane nam w wystąpieniach Putina w ciągu ostatnich tam kilku lat, to jest naprawdę w to, co ten Zachód wierzy i mam wrażenie, że niestety, ale w tym momencie Putin mimo i problemów na froncie i problemów gospodarczych w Rosji cały czas jest przekonany, że odporność Rosji na problemy gospodarcze jest znacznie większa niż odporność państw zachodnich. I niezależnie od tego, że jakby tu już mówiliśmy o tych dysproporcjach, ma nadzieję, że te kolejne szantaże, mamy do czynienia już z szantażem gazowym, wcześniej też i szantaż zbożowy, który Rosja prowadziła, zresztą cały czas przecież ten eksport rosyjski zboża jest dość ograniczony i to też jest wynik rosyjskiej akurat polityki, a nie żadnych sankcji nakładanych przez Zachód. W związku z tym to są wszystko instrumenty, które mają prowadzić do przekonania społeczeństw zachodnich,
że ta wojna z Rosją im się po prostu nie opłaca i przez społeczeństwa wpływać na politykę, które, jak rozumiem, Putin ma nadzieję, że przyjdą politycy do państw zachodnich, którzy będą znacznie bardziej prowadzili uleglejszą politykę wobec Rosji. Mm-hmm. Ale to proszę jeszcze też, bardzo dziękuję, proszę pozostać przy głosie, bo ja też chciałem też wszystkich Państwa teraz zapytać o wątek, który musimy poruszyć, który jakby nam najbliższy, jednak o naszą gospodarkę, bo koniec końców, będąc w zasadzie obustronnie i częścią tych sankcji zachodnich względem Rosji i też doświadczamy jednocześnie retorsji Rosji względem Zachodu, a więc także nas. Jak to wygląda w przypadku naszej gospodarki? Czy już nie chcę tutaj wprowadzać znowu wątku, czy więcej tracimy, czy więcej zyskujemy, ale po prostu jak to wygląda w Państwa ocenie? Kto ma mówić? A kto ma mówić? No mówiłem, żeby pani nasza ekspertka i pani Wiśniewska pozostała przy głosie, więc bardzo proszę, a potem panowie... Ja przyznaję od razu, że ja jestem ekspertką gospodarki rosyjskiej i tutaj się znam. Moja wiedza na temat sytuacji gospodarczej i konsekwencji dla Polski oczywiście jest, natomiast też no nie będę tutaj, mając takich ekspertów, wchodziła. No dobrze, rozumiem. To w takim razie pan profesor tutaj już chyba chciał od razu zabrać głos, więc ekonomiści przodem, że tak powiem, bardzo proszę. Ja nie. Bardzo proszę, panie profesorze, potem pewno główny ekonomista KIG-u, potem pan dyrektor jeszcze spie. Bardzo proszę. Znaczy ja muszę powiedzieć, że tak, nasz problem polega na tym, po pierwsze, że u nas efekty wojny nałożyły się na efekty wcześniej prowadzonej polityki. I no jakby to powiedzieć, podniosły je do kwadratu. To znaczy najpierw pandemia, potem wojna przyszły do gospodarki, która już znajdowała się, poruszała się w stronę stagflacji, czyli spowolnienia wzrostu i wzrostu inflacji. No, dla przypomnienia, panika związana z inflacją w Polsce to wybuchła rok temu, czy nawet ponad rok temu, kiedy jeszcze do wojny było kilka miesięcy, chociaż oczywiście już Rosja trochę z cenami gazu manipulowała, no ale przecież wystarczy popatrzeć na tak zwaną inflację bazową w Polsce, czyli z wyłączeniem cen energii, żeby zobaczyć, że problem mieliśmy już wcześniej. No i to jest dla nas w tym momencie bolesne, może dla rządzących dość wygodne, dlatego że wszystkie kłopoty można zwalać w tej chwili wyłącznie na wojnę, ale tak naprawdę to jest to dla nas sytuacja dość trudna. Inne kraje pod wieloma względami były lepiej przygotowane na to, co się stało. Mamy w związku z tym jedną z najwyższych inflacji i to jest oczywiście nasza cena, którą płacimy za ten droższy gaz. No na szczęście, i tutaj trzeba z kolei ukłonić się rządzącym, to nie tylko obecnemu rządowi, ale poprzednim, no z jakąś zdumiewającą konsekwencją rzeczywiście wybudowaliśmy alternatywne ścieżki dostaw gazu poza rosyjskiego, nawet mówię w tej chwili głównie o Baltic Pipe wybudowanym, które spowodowały, że no, prowadziliśmy politykę w sumie dość dziwną, dlatego że rzeczywiście szliśmy w stronę droższych dostaw, jak się wydawało, ale bezpieczniejszych. No i teraz się okazuje, że to nasze dostawy są bezpieczniejsze i znacznie tańsze, i prawdopodobnie wyraźnie tańsze, ale przede wszystkim znacznie bezpieczniejsze niż z Rosji. Niemcy są cały czas, mogą być przedmiotem szantażu, dosłownie szantażu gazowego. I co więcej, ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby tej zimy Rosja wstrzymała całkowicie dostawy gazu do Niemiec. Z całą pewnością rozważa coś takiego. Oczywiście zawsze jest ryzyko związane z możliwością sabotażu nierosyjskich gazociągów, no to chyba nam dość wyraźnie Rosja pokazała wszystkim, pokazując te dziwne eksplozje, które wywołały ich własny gazociąg Nord Stream 1. Najwyraźniej był to sygnał, że mogą się nie zawahać i na przykład mogą również wybuchy się pojawić w gazociągach idących z Morza Północnego z norweskim gazem i tak dalej. No więc w każdym razie wydaje mi się, że po pierwsze, przed nami są dość ciężkie czasy, bo my, no przed nami jest po pierwsze prawdopodobnie recesja w całej Europie, również w pierwszej połowie roku, przy silnej inflacji, która, jak powiedziałem, w Polsce jest wzmocniana przez bardzo osłabioną wiarygodność banku, polityki banku centralnego.
i polityki rządu, czy w ogóle polityki antyinflacyjnej. I dlatego my musimy się bać, czy inflacja nam się nie ustabilizuje na poziomie 15-20%. Niemcy się mogą bać, czy to będzie 5-10%. Także nasza sytuacja jest rzeczywiście pod tym względem gorsza. Jeśli chodzi o sam wzrost gospodarczy, to radzimy sobie zupełnie dobrze. Natomiast i tak jak w poprzednich kryzysach zresztą, co pokazuje, że mamy gospodarkę najbardziej elastyczną i zdywersyfikowaną, na ryzyko związane na przykład z dużą recesją zachodnią, której u nas byłaby recesja. Także to jest stan gospodarki polskiej. Czy cierpimy z powodu wojny z rosyjskiej? No, finansowo to oczywiście większe wydatki są i pomoc dla uchodźców i wydatki zbrojeniowe, które będziemy musieli, czy obronne, które musimy ponieść. Ale z punktu widzenia wzrostu gospodarczego to myślę, że ważniejsze są te pośrednie efekty, czyli recesja w zachodniej Europie będzie dla nas bardziej bolesna niż bezpośrednie, na przykład jakieś ograniczenia eksportu do Rosji, których specjalnie nie widać zresztą. Bardzo dziękuję. To teraz przedstawiciel KIK. Jeżeli myślimy o wpływie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na naszą gospodarkę, to tak naprawdę możemy zwrócić tutaj uwagę na trzy warstwy. Pierwsza to są firmy, które były bezpośrednio zaangażowane w sprzedaż coś do Rosji albo i na Białoruś oczywiście, no bo to w tej chwili jest dla nas jeden blok, tak? I zakup stamtąd. Takich firm było prawdopodobnie około 5, być może 10%, ale mówimy o firmach tych większych, powyżej 10 osób, tak? To są firmy, które naprawdę dosyć istotnie odczuły perturbacje związane z niemożliwością prowadzenia handlu, no bo pamiętajmy oczywiście, że sankcje to nie są tylko i wyłącznie kwestie tego, co wolno, co nie wolno tam sprzedawać, ale przede wszystkim tego, czy to po prostu można zrealizować. Zobaczmy, że elementem sankcji był paraliż dużej części możliwości obsługi płatności, tak? Poza tak naprawdę nielicznymi bankami rosyjskimi, reszta została z tego wycięta. Podobnie też działały obciążenia nałożone na transport. No więc jeżeli nie mogę realizować płatności, jeżeli nie mogę wykonać transportu, no to nawet jeżeli nie mam zakazanego handlu, no to po prostu dla bezpieczeństwa i ostrożności po prostu wycofuję się z takich operacji. Druga warstwa to była kłopoty firm, które natknęły się w jakimś elemencie swojej działalności na światowe problemy z łańcuchami dostaw, bo to niekoniecznie musiały być rzeczy istotne z Rosji albo istotne ich sprzedaż do Rosji, ale na przykład to mogły być towary, które są tamtędy sprowadzane. Zobaczmy, że my mówimy dużo o sprzedaży między Dalekim Wschodem a Europą, ale drogą morską, natomiast część towarów idzie drogą lądową. No i oczywiście tutaj też były dosyć istotne problemy, no bo ten kanał praktycznie przestał działać, tak? Proszę zobaczyć też, że to jest też kwestia w łańcuchach dostaw kłopotów na przykład u naszych głównych partnerów handlowych, którzy nagle zaczęli mieć problemy z możliwością produkcji albo sprzedaży ze względu właśnie na te łańcuchy dostaw i z kolei tutaj nasze dostawy już nie miały sensu, no bo ich możliwość zbyt gwałtownie spadła. Tak więc to jest ta druga warstwa. W mojej ocenie ona tych firm powyżej 10 osób dotknęła pewnie 20-25%, ale to już były znacznie mniej dotkliwe niż w przypadku tej pierwszej warstwy. No oczywiście warstwa taka praktycznie stuprocentowa, no to wszyscy jesteśmy poobijani no, kłopotami, zmianami cenowymi, między innymi na energię, na dostępność niektórych dóbr, których na świecie brakuje, bo pierwszy raz chyba od 3 dekad mamy w Polsce doświadczenie gospodarki niedoboru w przypadku części artykułów, prawda? Czy bezpośrednio takich artykułów bezpośrednio do sprzedaży, czy też potrzebne do dalszej produkcji, no widać, że są bardzo istotne problemy z zaopatrzeniem. Nie ma, nie będzie i nie wiadomo, kiedy będzie. Tak, no bardzo często ludzie są u nas tym dotknięci. I oczywiście to jest ta trzecia warstwa, to jest powiedzmy kłopot, ale nie aż tak duży, ale za to absolutnie powszechny 100% podmiotów gospodarczych i obywateli jest tym dotknięty. A teraz zastanówmy się, czy my widzimy tylko i wyłącznie złe strony tego wszystkiego, bo oczywiście spowolnienie do nas idzie, być może nawet przejściowa recesja, no ale proszę zobaczyć, że podobnie jak w poprzednich czasach, kiedy na naszych głównych partnerów handlowych przychodzi kłopot, to my jakoś tak zaczynamy się mocniej rozpychać łokciami z dostawami u nich. I oczywiście u nas sytuacja kłopotu światowej gospodarki czy europejskiej jest widoczna, ale jakby tak troszkę mniej. To było widać w pandemii, ale to też będzie widać teraz. I co się może na to złożyć? Proszę zobaczyć, że świat w tej chwili idzie dalej w kierunku tego,
żeby łańcuchy dostaw były bardziej rozproszone, co będzie implikowało więcej zamówień u nas. I część z tego łańcucha to muszą być dostawcy, którzy są blisko, kiedy dostawy będą realizowane tuż przed sprzedażą, a nie gdzie trzeba zamawiać na 5-6 kwartałów przed sprzedażą, kiedy sprzedawca nie ma zielonego pojęcia, ile będzie towaru ostatecznie potrzebował. Część tego towaru musi być sprowadzana skądś bliżej i to będziemy my. Ale proszę też zobaczyć, że pojawiają się ciekawe okazje, na przykład ze względu na procesy cenowe. My oczywiście patrzymy z przerażeniem na naszą blisko 20% inflację, porównujemy do tego, co dzieje się w dużych gospodarkach europejskich. Tam jest około 10 i nam się wydaje, że u nas jest dużo gorzej. Ale ciekawie wygląda porównanie na przykład cen przemysłowych. One u nas były w miarę umiarkowane, bo po dynamice 25% rok do roku latem zaczęły spadać, teraz mamy 22. Natomiast u kolegów na przykład z Niemiec one mocno przebijały 50. Co to oznacza? To oznacza, że my z cenami naszych towarów będziemy znacznie bardziej atrakcyjni niż to, co oni są w stanie wytworzyć dla siebie. No i może się okazać, że część dostawców tam tradycyjnych wypchniemy. Po prostu oni się nie zmieszczą cenowo, zwłaszcza, że w przypadku części produkcji koledzy z Niemiec mieli taką przewagę nad nami, no ja nie chciałbym nazwać, że nieuczciwą, po prostu tak sobie negocjowali, to była ichnia sytuacja, ale oni produkowali na przykład, zwłaszcza przemysł chemiczny, na podstawie skrajnie tańszego niż u nas surowca. I oni w tej chwili mają surowiec tak samo drogi jak my. I pytanie, czy się zmieszczą? Pytanie, czy będą mieli tyle surowca, ile by chcieli go mieć, żeby wyprodukować wszystko, co do tej pory, tak? I może się okazać, że to też jest jakieś miejsce dla nas. I oczywiście my będziemy przechodzili przez spowolnienie, a potem przez recesję, ale może się okazać, że też wepchniemy się z naszymi towarami w takie miejsca, o których do tej pory żeśmy nie myśleli. Więc z jednej strony szykując się na naprawdę bardzo trudny okres, nie powinniśmy mieć, że tak powiem, z głowy wytrąconego tego, że przed nami też jest sporo szans biznesowych. Oczywiście nie dla całej gospodarki liczonej ogółem, ale dla wielu firm i dla wielu branż. I to, co teraz nam się uda zrobić, to po prostu potem w kolejnych latach będzie owocowało. I zamknijmy ten wątek jeszcze, proszę pana doktora, na ile nasza gospodarka tutaj cierpi z powodu tych retors i gospodarczych Rosji? No, tutaj szanowni przedmówcy właściwie poruszyli większość tych wątków, o których warto wspomnieć, więc rzeczywiście trzeba po pierwsze pamiętać, że chociażby ubiegłotygodniowe prognozy OECD wskazują, że Polska w 2023 roku będzie miała niższe tempo wzrostu, ale to wciąż będzie wzrost około 1%. To jest gdzieś bliskie temu, co my na razie w Polskim Instytucie Ekonomicznym prognozujemy. Prawda, trochę niżej, ale też spodziewamy się, że raczej ten wzrost będzie lekko powyżej zera, może nie będzie w ogóle wzrostu, ale nie widzimy na razie w prognozach jakiejś dużej recesji, która by pociągnęła na przykład jakiś lawinowy wzrost bezrobocia, więc tutaj te perturbacje w branżach, o których mówiliśmy, to one są oczywiste, poza tymi branżami, które były związane z prowadzeniem biznesu bezpośrednio z krajami objętymi sankcjami, czyli Rosją, Białorusią, poza częścią strat, które polskie firmy poniosły na Ukrainie, no to mamy też do czynienia z takimi konsekwencjami, jak chociażby wzrost kosztów prowadzenia działalności w tych branżach wysoko energochłonnych, takich jak branża chemiczna, ceramiczna. Widzimy problemy gdzieś w branży meblarskiej, która będzie też dotknięta tymi perturbacjami. No ale znów w skali całej gospodarki jest to raczej lekkie spowolnienie tej dużej dynamiki, która była po pandemii, niż jakaś zasadnicza recesja i podobnie jest w strefie euro czy szerzej w Europie. I tutaj rzeczywiście też zgadzam się całkowicie z tymi szansami związanymi z rekonfiguracją pewnych szlaków handlowych. To znaczy kilka dni temu pojawiło się takie badanie na próbie europejskich firm, które wskazywały, gdzie byłyby skłonne przenosić swoje działania, gdzie byłyby skłonne inwestować w warunkach właśnie tego reshoringu, czyli przenoszenia działalności gospodarczej do państw bliższych geograficznie z punktu widzenia geograficznego, ale też z punktu widzenia wartości, przynależności do jednego systemu polityczno-gospodarczego. I tutaj Polska była wśród państw światowych na pierwszym miejscu, przed Niemcami, przed Turcją, więc rzeczywiście ta perspektywa wykorzystania tych szans też tutaj jest widoczna. No i widzimy też, że nawet Polska w porównaniu do takich krajów jak Niemcy chociażby traci też relatywnie mniej na kryzysie energetycznym, to znaczy jak patrzymy na te pakiety wsparcia, jakie były potrzebne w Niemczech, żeby łagodzić skutki
kryzysu, no to one były wielokrotnie wyższe, one były najwyższe w całej Unii Europejskiej, sięgały tam ponad 7% PKB. Widzieliśmy też sytuacje, w których firmy niemieckie rozważały przenoszenie się do takich krajów jak produkcji, do takich krajów jak Belgia czy Hiszpania, gdzie te terminale LNG były bardziej rozbudowane, gdzie dostęp do gazu na tańszego był bardziej stabilny. Więc tutaj takich sytuacji w Polsce do tej pory nie mieliśmy. Jakieś oczywiście pojedyncze zwolnienia grupowe były ogłaszane przez duże firmy, czy wstrzymywanie produkcji, ale były to na szczęście na razie kwestie pojedyncze, nie na masową skalę, nic systemowego czy globalnego. Więc te perturbacje tutaj będą też na rynkach spożywczych, ponieważ jak wiemy, Rosja i Ukraina były dostawcami ważnymi w części sektorów, czy bezpośrednio produkcji chociażby roślin oleistych, czy półproduktów do nawozów, więc to się oczywiście przekłada na ceny, na dostępność pewnych półproduktów, no ale spodziewamy się, że to będą przejściowe problemy i w skali roku przyszłego zarówno ten wzrost jakoś obronimy, a inflację też spodziewamy się, że gdzieś do końca zimy, do końca pierwszego kwartału, od końca zimy, końca pierwszego kwartału zaczniemy, przejdziemy przez szczyt i ta inflacja będzie niższa i średniorocznie w przyszłym roku będzie niższa niż w tym roku. No ale oczywiście są też na horyzoncie ryzyka, to znaczy coraz więcej osób już po tym sukcesie zapełnienia magazynów gazu w tym roku przypomina, że tak naprawdę prawdziwym wyzwaniem będzie napełnienie europejskich magazynów na przełomie przyszłego roku, czyli na tą zimę 2023-2024, bo z jednej strony będziemy mieli zużycie duże po tym sezonie, z drugiej strony będziemy już obcięci niemal całkowicie od źródeł rosyjskich i tak naprawdę ten kolejny sezon grzewczy będzie prawdziwym wyzwaniem dla Europy i wtedy dużo się też zdecyduje. No to panie dyrektorze, wybieg... Jeszcze tylko jedno słowo a propos bardzo. Tych szans i albo rekompensowania strat. Ponieważ tutaj sektor transportowy, Polska odgrywała poważną rolę na przykład na tym szlaku kolejowym, jedwabnym szlaku, który prowadził przez Rosję i ze względu częściowo na sankcje, ale też przede wszystkim na cały czas sytuację covidową w samych Chinach, ten szlak poważnie został zredukowany, ilość transportu, który w ciągu ostatnich tam 3 lat od początku COVID-u dynamicznie wzrastał, no od początku wojny on zdecydowanie spada i przynajmniej tam na koniec sierpnia mieliśmy informację, że mniej więcej o 30% te przewozy kolejowe zmalały. Co prawda akurat w najmniejszym stopniu maleje ten transport przez Polskę, ponieważ przede wszystkim wyschła ta nitka przez Kaliningrad, który to został odcięty od obsługi dużych operatorów morskich, kontenerowych. W związku z tym to jest jedna rzecz. A dwa, no ten transport, sektor transportowy w tym momencie w dużej mierze obsługuje Ukrainę. I ukraiński eksport, ale też i dostawy do Ukrainy. W związku z tym tutaj ta częściowa rekompensata jest. To samo dotyczy oczywiście też i transportu samochodowego, który jest odcięty w tym momencie od rynku białoruskiego i rosyjskiego. Natomiast tu akurat Rosjanie częściowo próbują sobie obejść ten zakaz z kolei dla nich przejazdów przez Unię Europejską, przerejestrowując firmy do Kazachstanu i w ten sposób częściowo to operują. Natomiast to, co widzimy już obecnie, powracają też i na szczeblu unijnym ponownie dyskusje z państwami Azji Centralnej o rozbudowie szlaków transportowych alternatywnych do Rosji. Tutaj akurat Polska będzie poza tym szlakiem, bo w większości to mowa jest o oczywiście Azja Centralna, Kaspie, być może Iran, Kaukaz i dalej Rumunia, Bułgaria, Turcja, w zależności jak te szlaki będą rozbudowane. Natomiast to też jest poważny też taki element dywersyfikujący szlaki transportowe do Europy. Do tej pory praktycznie ta Rosja była bezalternatywna, no a wojna spowodowała, że
dyskusje, które prowadziliśmy 10 lat temu z Azją Centralną, które nie miały żadnych konsekwencji, bo te szlaki praktycznie nie powstały, teraz odżywają i zainteresowanie już nie tylko Unii, ale też i państw pośrednich jest naprawdę poważne, więc jest szansa, że zostaną one zrealizowane. To bardzo ważny wątek, który pani poruszyła, bo to chyba właściwie można by stwierdzić, że to praktycznie jest koniec tego nowego jedwabnego szlaku, który u nas miał się kończyć, a przynajmniej kończyć jakby od strony azjatyckiej i dalej my mieliśmy być takim hubem, tak, potem już, żeby te wszystkie towary szły dalej. No to czasem jakby trudno sobie teraz wyobrazić chyba, że ten szlak będzie szedł. Nadal to znaczna część tych towarów, która płynęła w 2021, nadal ten szlak jest obsługiwany i większość tych towarów, no myślę, że na koniec roku to będzie ten taki spadek około 35% ogółem w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale nadal to są duże wolumeny, biorąc pod uwagę, że od 2020 roku w zeszłym roku był wzrost 50% chyba. W związku z tym to rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwijało, natomiast też nie do końca, Polska oczywiście była hubem i tutaj większość, rzeczywiście Małaszewicze były takim tym oknem, natomiast niestety, ale większość tych towarów była rozslana nie w naszym kraju, więc te jakby te konkretne zyski z tego transportu akurat nie do końca trafiały do polskiego budżetu. W każdym razie zarówno tutaj nasza ekspertka, jak i wcześniej też ekspert PIE poruszyliście Państwo, znaczy, że tak troszeczkę wybiegliście już do przodu, czyli co się może dziać w najbliższych, powiedzmy, miesiącach, latach. No i ja właśnie też naszą dyskusję chciałbym zakończyć też takim wątkiem Państwa, chyba wszystkich, nawet zapytać o dalsze perspektywy, a mianowicie co Unia Europejska, Wielka Brytania i USA oraz inne kraje tutaj zrzeszone, nazwijmy, w koalicji zachodniej, powinny robić na tym polu sankcyjnym, czy dalej zwiększać presję na Rosję, zwiększać sankcje, obejmować, znaczy przygotowywać kolejne pakiety sankcji, czy nie wiem, czy może to jakiś tutaj nastąpi teraz element, że tak powiem, takiej stagnacji w rozumieniu takim, że obie strony działają trochę na przeczekanie, jak to może wyglądać, jak powinien się zachować, może zapytam na wstępie pana profesora. No to jest decyzja zachodnika. Ja pokazałem, na czym problem polega, zresztą to Państwo potwierdzali, Pani Iwona, że na krótką metę Rosja ma silny środek straszenia Europy, konsumentów Europy, zachodnioeuropejskich, Polski pewnie nie, ale Polaków nie, ale im dalej na zachód, tym łatwiej jest straszyć właśnie zimą, kiedy nie będzie czym ogrzać domów, przy czym sytuację Rosji pogarsza fakt, że poza Włochami im dalej na zachód, czyli im bardziej te obojętne, w sensie historycznym nie tak jasno widzące problem narody, no to tym mniej są zależnione z kolei od zachodniego, od rosyjskiego gazu. No ale przez te półtora roku, jak mówili Państwo, kiedy w tym roku trzeba zimę przetrwać, a w przyszłym być może nie da się jeszcze uruchomić, nie da się być może zapełnić magazynów gazem, a terminali LNG jeszcze w Niemczech gotowych nie będzie wielkich, które są budowane, no to Rosja może oczywiście starać się chcieć rozstrzygnąć tę wojnę w ciągu półtora roku. Oczywiście głównie narzędziami straszenia zachodniej Europy i tak powiedziałem, wybranych krajów, a nie wszystkich. Zachód, no to nie jest wcale tak oczywiste, że Zachód, który dzisiaj rządy deklarują, nawet nowy rząd włoski, utrzymanie sankcji, nie jest oczywiste, że to poparcie się dla sankcji się nie załamie. Czyli Rosja gra, no, wiedząc, że ma niewiele czasu na to, żeby wyjść względnie obronną ręką z tej całej awantury, którą się sama wplątała. Z drugiej strony Zachód wie, że wygra tę wojnę oczywiście, ale pod warunkiem, że Rosja nie wykorzysta czegoś, co Putin uważa za największą słabość Zachodu, czyli tę głupią demokrację, że tu wystarczy ludzi ogłupić i odwołają rządy, czy zmuszą własne rządy do tego, żeby ustąpiły Rosji. Więc na tym będzie polegała gra.
I tutaj wydaje mi się, że jednak kluczowe, oczywiście dla zwycięstwa kluczowe znaczenie ma to, czy Zachód utrzyma. Nawet nie trzeba zwiększać sankcji tak naprawdę. Moim zdaniem wystarczy utrzymać to, co jest. Chociaż zwiększanie jest zawsze o tyle dobre, że rower, który w miejscu łatwiej się wywraca. Dlatego to dorzucanie kolejnych elementów jest znowu, jeśli chodzi o technikę działania, jest lepsze niż próba utrzymania tylko tego, co jest. Natomiast jest absolutnie tak, jeśli Zachód wytrzyma w swojej determinacji, żeby te sankcje utrzymać, a Rosja się nie wycofa, no to Rosja poniesie ciężką klęskę, choćby nawet zachodnia Europa miała przed sobą dwie ciężkie zimy, które oczywiście przetrwa, natomiast pytanie, na ile kosztowne, nieprzyjemne będą te zimy. Także wydaje mi się tutaj, sprawa jest absolutnie jasna. Wojna, czołgi w Ukrainie, rakiety są oczywiście ważne, ale tak naprawdę wojna rozegra się między specjalistami od manipulowania opinią publiczną w wybranych krajach Zachodu, działającymi oczywiście na zlecenie Rosji, a politykami krajów zachodnich, którzy muszą wykazać odporność na to i utrzymać sankcje. To wygląda na to, panie profesorze, że ta nasza debata to powinna raczej się odbyć we Włoszech i tam powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w mediach. Ale tak zupełnie poważnie, teraz jeszcze poproszę o właśnie wypowiedź pana Śliwowskiego, eksperta PIE. Tutaj słyszymy co, utrzymanie sankcji wystarczy, czy jednak ciągła presja i ich zwiększanie? Znaczy, wydaje mi się, że te sankcje, trzeba pamiętać, że właściwie Rosja została objęta bezprecedensowymi sankcjami w skali świata, to znaczy do tej pory prawdopodobnie tylko Iran był silniej dotknięty sankcjami, więc tutaj to radykalne zwiększanie byłoby prawdopodobnie trudne. Tutaj wydaje mi się, że wyzwaniem na najbliższe miesiące z tej perspektywy sankcyjnej jest monitoring tego, jak te sankcje działają, jak funkcjonuje ten rynek azjatycki w kontekście omijania potencjalnego sankcji, czy takiego bypassowania gospodarczego przez Rosję na tamte rynki i ewentualnie przeciwdziałanie jakichś tego typu mechanizmom. Więc tutaj tak, tutaj zgodziłbym się z panem profesorem, że te sankcje są już tak szeroko wprowadzone, że należy je raczej utrzymać i tutaj stabilność, konsekwencja, zdecydowanie pokazywanie, że nie będziemy cofać kroku, będą kluczowe. Oczywiście toczone są chociażby rozmowy o tym, co zrobić z zamrożonymi dobrami rosyjskimi, w jakim stopniu na przykład te dobra można by było wykorzystać zgodnie z prawem międzynarodowym, chociażby w procesie odbudowy Ukrainy, więc tutaj pewnie działania na tym polu byłyby uzasadnione. No oczywiście działania wciąż wspierające Ukrainę, zarówno te wojskowe i polityczne, jak i humanitarne są niezbędne. No i też trzeba pamiętać, że Unia Europejska jako wspólnota i poszczególne kraje mogą też działać nie tylko na kierunku sankcyjnym, ale też powinny w swoim gronie, ale też w pojedynczych krajach podjąć działania. To znaczy, żeby przygotować się do tej przyszłej zimy, trzeba wzmocnić mechanizmy solidarnościowe związane z rynkiem gazu chociażby, jak istniejące już mechanizmy związane z przechowywaniem gazu, magazynowaniem gazu i mechanizmy ratunkowe w przypadku różnych problemów. To należy prawdopodobnie rozszerzyć i tutaj gdzieś wypracować wspólne mechanizmy. Z drugiej strony, no tak jak już rozmawialiśmy, ta wojna jest doskonałym impulsem do tego i znakiem, że należy przyspieszać transformację energetyczną, więc tutaj warto wszystkie możliwe środki i działania kierować do chociażby na takie działania jak termomodernizacja budynków. Mamy w tym zakresie w Polsce chociażby bardzo dużo do zrobienia, więc działania w tym obszarze, wymiana źródeł ciepła, to wymiana ociepleń budynków, to wszystko może pomóc łatwiej przetrwać te trudne przyszłe miesiące. Więc takie działania wewnętrzne są nie mniej istotne od tych działań skierowanych na Rosję, bo tam już ten prawdziwy ciężar, ta jedność i stabilność odpowiedzi została osiągnięta moim zdaniem. Poprosimy o opinię ekspertkę OSW. Ja jeszcze tak chciałem dopytać w przypadku pani Iwony też, a czy można też się w drugą stronę spodziewać, że Rosja będzie eskalowała swoje kontrsankcje, to nazwijmy? No zdecydowanie, znaczy to tak jak powiedziałam,
Kreml jest absolutnie przekonany, że Europa jest słabsza, mniej odporna na kwestie gospodarcze niż Rosja, w związku z tym akurat eskalacji i łącznie z wyłączeniem zupełnie dostaw gazu, tego, który płynie jeszcze przez Ukrainę, a być może nawet i tego, który płynie przez Turcję, jest absolutnie możliwe i absolutnie ja sobie to jestem w stanie wyobrazić. Natomiast patrzę na tą reakcję Zachodu, to ja przede wszystkim bym się koncentrowała, bo to nie sankcje ekonomiczne, bo sankcje ekonomiczne nie zatrzymają Kremla na wojny na Ukrainie. Przede wszystkim wsparcie militarne, poważne wsparcie militarne dla Ukrainy i to jest podstawa tego procesu, a sankcje gospodarcze jako absolutnie wspierające ten proces pokonania Rosji są też niezbędne i ich uszczelnianie, ponieważ tam zresztą myślę, że i z premedytacją zostały utrzymane luki, które no, nadal pozwalają w pewien sposób na prowadzenie współpracy z Rosją. Myślę, że to jest absolutnie ten kierunek. No i przede wszystkim walka z obchodzeniem sankcji, czyli to, co już pan wspomniał, monitoring wykonywania implementacji tych sankcji i uszczelnianie tych sankcji. My nadal nie mamy na szczeblu unijnym, bo sankcje są wprowadzane oczywiście przez Unię Europejską, ale ich implementacja zależy od państw członkowskich. My nawet nie mamy w tym momencie informacji wspólnej dla Unii Europejskiej o wyłączeniach, które poszczególne państwa członkowskie wprowadziły do tych sankcji, które zgodnie z tymi dokumentami wprowadzanymi przez te ostatnie 9 miesięcy, na które miały prawo. Więc tutaj ta koordynacja w ramach Unii, naprawdę implementacja tych sankcji, walka z ich obchodzeniem, ale też i ich rozszerzanie, bo mam wrażenie, że tu akurat pole manewru jest jeszcze naprawdę dość szerokie i myślę, że to są te kierunki, które no, są w stanie jeszcze poza tym elementem militarnym spowodować, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Bardzo dziękuję. No to jeszcze na finał przedstawiciel KIK. Kolejne pakiety sankcji, ścisły monitoring obecnych. Co jeszcze nam potrzeba, żeby osiągnąć sukces? Zdecydowanie trzeba utrzymywać to, co jest w tej chwili i to jak najdłużej. Myśleć wciąż o dodawaniu dodatkowych sankcji, bo zawsze taka perspektywa, że ich będzie więcej, dosyć istotnie działa na różne kręgi od strony psychicznej, tak? Bo jeżeli w pewnym momencie zadeklarujemy, że to jest wszystko, co chcieliśmy zrobić i tylko czas, no to ktoś stwierdzi, przeżyłem, przeżyję. Więc musimy mieć cały czas szykowane kolejne pakiety i do tego stopnia, żeby wreszcie ta wojna ekonomiczna została wygrana. Oczywiście dzisiaj nie rozmawiamy aż tak dużo o temacie wsparcia militarnego, no ale oczywiście ono musi być intensyfikowane, ale jeżeli rozmawiamy o kwestii gospodarczej, to te sankcje muszą być dokręcane do pęknięcia Rosji ekonomicznego. Tak? I oczywiście to nie będzie jutro, pojutrze, to może będzie za kwartał, może dopiero za trzy. I tak samo w tej chwili musimy już myśleć, co ewentualnie może być po. Bo proszę zobaczyć, że przed nami różne drogi. Możemy myśleć na przykład o tym, żeby nic nigdy więcej od Rosji nie kupić, a równie dobrze możemy myśleć, że część towarów możemy kupować, ale one mają być obłożone bardzo grubym cłem importowym na to, żeby to cło szło na przykład na Fundusz Odbudowy Ukrainy. Jak zmalowali i zniszczyli, to niech w ten sposób zapłacą. Proszę zobaczyć, że to jest troszeczkę alternatywne do wyznaczania jakiejś tam ceny maksymalnej za ich niesurowce, która miałaby na świecie krążyć. Kupimy, ale muszą dać odpowiednie dyskonto, a różnica idzie na cel odpowiedni, który chcemy osiągnąć. Poza tym bardzo ważnym będzie elementem to, żeby sankcje zostały utrzymane w tym wymiarze technologicznym. Rosja może być dla nas partnerem, ale prostych rzeczy, surowców, natomiast nie może być adresatem naszej sprzedaży wysokich technologii. Tutaj będzie bardzo poważny kłopot w utrzymaniu już po okresie wojennym jedności Zachodu, bo jak znam życie wiele krajów, wiele przedsiębiorców od naszych kolegów ze starych krajów Unii już w tej chwili przebiera nogami, żeby znowu tam pchać jakieś rzeczy, które są krytycznie istotne dla Rosji.
co ważne, i to trzeba mocno podkreślić, żeby to wybrzmiało, nie mówimy w tej chwili o obrotach liczonych znowu w setkach miliardów dolarów czy euro w obie strony i że to chcemy zakręcić. Potrzebujemy zakręcić kilka miliardów, ale w rzeczach krytycznych dla gospodarki rosyjskiej, czyli kwestii technologicznych i kwestii technologicznych związanych z militariami, tak? Na przykład w obrębie tych dóbr podwójnego przeznaczenia. Więc tutaj powinniśmy mieć jakąś zwartą receptę, co chcemy z tym wszystkim zrobić, na przykład za rok. Żeby się na przykład nie okazało, że w pewnym momencie Rosja powie, ok, to w takim razie my się wycofujemy albo tam gdzieś robimy jakiś pokój, ale w takim razie zdejmijcie od jutra sankcje, nic z tych rzeczy. Musimy się zastanowić, co z tym wszystkim zrobić. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeżeli nie ma już żadnych dodatkowych głosów, możemy uznać, że przynajmniej w dużej mierze wyczerpaliśmy temat. Ja w związku z tym chciałbym bardzo podziękować uczestnikom naszej dyskusji, naszej debaty. Przypomnę, że wzięli w niej udział pani Iwona Wiśniewska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, główny specjalista w zespole rosyjskim. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Śliwowski, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dziękuję również. Pan profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, a także, dziękuję bardzo panie profesorze, a także pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.